tuż jak bóg. Są między nami ludzie, którzy sporo wycierpieli, którzy wiele w życiu przeszli, którzy w sposób szczególny doświadczeni są jakimś trudnym i bolesnym cierpieniem. Co Biblia mówi o takich ludziach? Przede wszystkim jeden z Psalmów zapowiada, że szczęśliwi będą ci, którzy zaufali Panu. Kto może zaufać Bogu? Ten, który wszystko uważa za swoje, który uważa, że jest samowystarczalny, że wszystko w życiu osiągnął sam? Wydaje się, że nie. Zaufać Bogu może człowiek, który wiele przeszedł, na którego spadły różne cierpienia, choroby, być może trudna sytuacja życiowa, choroba kogoś bliskiego, śmierć, a może nawet kalectwo. Szczęśliwi są ci, którzy zaufają Panu. Kiedy spotykam ludzi naznaczonych cierpieniem i trudną historią życia, zauważam w nich pewną niezwykłą cechę. Ludzie, którzy w życiu dużo przeszli, często są ludźmi niezwykle łagodnymi, dobrymi, pełnymi Boga w oczach, Boga ukrzyżowanego, Boga innego niż ci, którzy wyobrażają go sobie tylko jako jakąś abstrakcję. Takich ludzi chcemy spotykać, pytamy ich o radę, chcemy ich pocieszyć, podnieść na duchu, ale ludzkie pocieszenie nie zawsze jest wystarczające. Oni są szczęśliwi, ale są szczęśliwi przede wszystkim. Ze względu na zaufanie Bogu. Jeżeli dużo w życiu przeszedłeś, twoja historia jest trudna, a może właśnie teraz doświadczasz jakiegoś cierpienia lub bolesnego doświadczenia, to źródłem twojego szczęścia może być zaufanie. Zaufanie, że nie w ludziach leży moje szczęście, ale w Bogu, który Obiecał mi szczęście prawdziwe. Ludzie głęboko doświadczeni przez życie są bardzo potrzebni światu. To oni są wrażliwi, porozumieją drugiego człowieka. To oni są łagodni, bo wiedzą, że drugiemu człowiekowi nie wolno dodawać cierpienia. To oni są miłosierni, bo wiedzą, że pewne rzeczy trzeba z gruntu przebaczyć. Wreszcie tacy ludzie ufają w zbawienie, bo wiedzą, że życie na tym świecie związane jest z trudem, z nieustannym zmaganiem się z przeciwnościami. Jak Ewangelia patrzy na takich ludzi? Przede wszystkim wzywa ich do Jezusa. Jedna z Ewangelii mówi, że Jezus obchodził wszystkie wioski i miasta i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus nie brzydził się żadną ludzką słabością, nie brzydził się żadnym ludzkim grzechem. Nie ma takiej słabości, do której Jezus by nie chciał przyjść. A zatem do Jezusa można przyjść z bólem zęba, z poważną chorobą, ale także z niedomaganiami charakteru i z rozbitym kolanem. Jezus leczył wszystkie słabości i wszystkie choroby. Podobnie, kiedy poucza uczniów, mówi, że pójdą w świat i mają leczyć wszystkie choroby i wszystkie słabości. I zaraz dodaję, będziecie wskrzeszać umarłych, uzdrawiać chorych, oczyszczać trędowatych. To niezwykłe cuda, które dzieją się w imieniu Jezusa. Ale ktoś zapyta, przecież ja nigdy nie widziałem takich cudów. Nie widziałeś? A może właśnie widziałeś? Wielu jest ludzi, którzy uważają, że zostali uzdrowieni dzięki swojej wierze. Dzięki Jezusowi. A wskrzeszenia przecież za każdym razem kiedy widzisz człowieka, który idzie do konfesjonału, to tam dokonuje się jego zmartwychwstanie. Ten człowiek ze śmierci przechodzi do życia. Odzyskuje łaskę uświęcającą. Zaczyna żyć naprawdę. A oczyszczenie trendowatego dzisiaj pewnie trudno spotkać trendowatego ale przecież wielu znamy ludzi, którzy prowadzili życie jak trendowaci, bez wiary, bez Boga i nagle w ich życiu coś się odmieniło. Zostali oczyszczeni z tego trądu. Dzisiaj dają świadectwo wiary i tego, w jaki sposób Bóg wkroczył w ich życie. Jesteśmy świadkami cudów, cudów, które dzieją się na naszych oczach, Cudów, które dzieją się każdego dnia w wielu miejscach na świecie, bardzo blisko nas. Warto dzisiaj zatem zaufać Jezusowi, bo nawet jeżeli przeszliśmy w życiu wiele, to możemy do Niego przyjść. Może to jest tak, że te doświadczenia są znakiem szczególnego wybrania, że dzięki temu możemy być łagodni, miłosierni. Sprawiedliwi, przebaczający, współczujący, a jednocześnie nasze świadectwo może uzdrawiać innych, ludzi, którzy zwątpili w Boże miłosierdzie i w Bożą dobroć. Zaufajmy Jezusowi, a będziemy naprawdę szczęśliwi, któż jak Bóg.